A serdecznie witamy. A kuku, siemano, dzień dobry. Dobra, popatrzcie. Na tych nowych terenach, których tutaj mieszkam, jest to leśna droga dopuszczona do ruchu. I jedzie się. Mamy również tutaj takie przystaneczki. Można sobie usiąść. O, a my dzisiaj jesteśmy kładem i jedziemy legalnie przez tą drogę leśną. Kawał drogi, parę kilometrów i zobaczcie, piękne lasy są tutaj i wyobraźcie sobie, że tu można podpoczywać. Jedziesz, stajesz za pół godziny, siedzisz dwie godziny. Nie to, co tam było w Karkonoszach, że wszędzie zakaz. Tutaj są udostępnione drogi właśnie dla rowerów, dla hulajnog, można samochodami tutaj jeździć. Są właśnie takie wytyczone drogi i zobaczcie, cudo. Olek już po mnie jedzie i zaraz zobaczymy, jak ta droga dalej wygląda. Ja sobie siądę z tyłu. Dobra, siadam i jedziemy. Będę nagrywał z pauzą, żeby nie był za długi film. Jedziemy. Siadam. Dobra. Fantastyczna taka betonka. Takie lasy, masakra, fantastyczna masakra. I tak już jedziemy, chyba ze 2 kilometry, to jakaś wycinka była, może postawią jakieś domki jednorodzinne, ciekawe co to będzie. Też droga, śmigać można elegancko. I teraz tak, tu jest taka droga, tam jest droga leśna, wjeżdżać nie wolno, ale zobaczymy, co tutaj jest zrobione. Strefa ruchu, proszę bardzo. Następna piękna droga, dopuszczona do ruchu, a to nie jest ta nasza, tam co od nas idzie chyba. I tutaj mamy droga leśna do ruchu publicznego, proszę bardzo. Samochody mogą jeździć przez ten piękny las. A my chyba pojedziemy tam, w tamtą stronę, a wtedy tędy wrócimy. Dobra, pojedziemy tam dalej. Widzicie ten wózek? A w wózku siedzi dziecko, a to nie jest moje dziecko. Ciekawe, czy ktoś tam jest. Wybraliśmy tą drogę, jedziemy tą drogą, zobaczymy, gdzie polecimy. No i co, mamy wiochę jakąś, nie? Jedziemy dalej, już 5 km tak jedziemy. Taki zjazd, no. Taka dziura w jednym, no. Jak w Karpaczu. Rzeczka pan. No. I słupia. Punkt czerpania wody. Jakaś dama. O, jakieś boje. No, fajnie tutaj jest. Już będę kończył film, bo to i tak był za długi. Jechaliśmy tą drogą prawie 6 km przez piękne lasy sosnowe. I no co, nie powiem, co to za miejscowość, bo nie o to chodzi. Ja kończę, trzymajcie się, za długo dzisiaj było, ale to taki rekonesansik na nowym miejscu.